Simon Sebag Montifiori, Stalin, Dwór Czerwonego Cara, odcinek 6. Stalin był urodzonym radykałem i teraz bezwstydnie przyoblekł się w szaty lewicowców, których dopiero co gromił. On i jego sojusznicy mówili już o nowej, ostatecznej rewolucji, wielkim zwrocie w lewo, mającym na celu rozwiązanie problemu chłopstwa i zacofania gospodarczego. Owi bolszewicy nienawidzili opornego starego świata chłopów. Zamierzali ich zapędzić do gospodarstw uspołecznionych, odebrać im przemocą zboże i sprzedać je za granicą, aby sfinansować forsowną rozbudowę wielkiego przemysłu, który mógłby produkować czołgi i samoloty. Prywatny handel artykułami żywnościowymi został zakazany. Kułakom nakazywano oddawać zboże i prześladowano ich jako spekulantów, jeśli tego nie robili. Stopniowo zmuszano chłopów, by wstępowali do spółdzielni. Każdy, kto się sprzeciwiał, był wrogiem. Również w przemyśle bolszewicy rozpoczęli bezlitosny atak na znienawidzonych ekspertów technicznych, czyli burżuazyjnych specjalistów, w rzeczywistości po prostu inżynierów z klasy średniej, szkoląc własną czerwoną elitę. Zastraszali tych, którzy twierdzili, że stalinowskie plany industrializacji są niewykonalne, serią sfingowanych procesów rozpoczętych w szachtyńskiej kopalni węgla. Nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Efekt przypominał wojnę bez bitew, za to z astronomiczną liczbą ofiar. A tymczasem dowódcy w tej wojnie, palatyni Stalina i ich żony, wciąż mieszkali razem na Kremlu, niczym wielka rodzina. Kremlowska rodzina. Och, cóż to były za cudowne czasy, napisała w dzienniku żona Woroszyłowa. Jakie proste, miłe, przyjacielskie stosunki. Serdeczne, kolegialne życie przywódców aż do połowy lat 30. nie mogło bardziej odbiegać od stereotypu przerażającego, upiornego świata Stalina. Mieszkające na Kremlu rodziny ciągle u siebie bywały. Rodzice i dzieci mieli ze sobą nieprzerwany kontakt. Kreml był miasteczkiem o niespotykanym natężeniu zażyłości międzyludzkich. Pielęgnowane przez dziesięciolecia przyjaźnie umacniały się bądź wykruszały, animozje narastały. Stalin często wpadał do swoich sąsiadów, Kaganowiczów, na partię szachów. Natasza Andrzejewna wspominała, że nieraz wsuwał głowę przez drzwi, szukając jej rodziców. Czy jest tu Andrzej albo Dora Mojsiejewna? Czasem, gdy chciał iść do kina, a rodzice mieli wrócić późno, szła ze Stalinem sama. Kiedy Mikojan czegoś potrzebował, po prostu przechodził przez dziedziniec i pukał do drzwi Stalina, gdzie zapraszano go na obiad.
jeśli nie zastali go w domu, wsuwali kartkę pod drzwi. Wyszedłeś w najbardziej nieodpowiednim momencie, napisał Woroszyłow. Dzwoniłem do twojego mieszkania, ale nikt nie odpowiadał. Kiedy Stalin był na wakacjach, ta wesoła kompania nadal odwiedzała Nadię, by przesłać jej mężowi wiadomość lub posłuchać ostatnich plotek politycznych. Wczoraj dzwonił Mikojan. Pytał o twoje zdrowie i powiedział, że cię odwiedzi w Soczi, napisała Nadia do Stalina we wrześniu 1929 roku. Dzisiaj Woroszyłow wrócił z Nalczyku i dzwonił do mnie. Woroszyłow z kolei przekazał jej wiadomości od Sergo. Kilka dni później Sergo odwiedził ją z Woroszyłowem. Rozmawiała także z Kaganowiczem, który przesyłał ukłony dla Stalina. Niektóre rodziny prowadziły życie bardziej zamknięte. Mikojanowie byli niezwykle towarzyscy. Natomiast mieszkający na tym samym piętrze Mołotowowie zachowywali większą rezerwę i zamykali drzwi do swojego mieszkania. Jeśli Stalin był oczywistym dyrektorem tej gwarnej, swarliwej szkoły, to Mołotow pełnił funkcję obowiązkowego wychowawcy klasy. Mołotow, jedyny człowiek, który ściskał dłoń Leninowi, Hitlerowi, Himmlerowi, Göringowi, Rooseveltowi i Churchillowi, był najwierniejszym sojusznikiem Stalina. Nazywany kamiennym zatkiem ze względu na niezwykle długi czas spędzany za biurkiem, lubił pouczać ludzi i przypominać im, że przydomek ten nadał mu Lenin. Jąkał się, kiedy wpadał w złość lub kiedy rozmawiał ze Stalinem. Ten niski, krępy, 39-letni mężczyzna z wypukłym czołem i zimnymi, brązowymi oczami, mrugającymi zza okrągłych okularów, wyglądał jak burżuazyjny student, którym rzeczywiście niegdyś był. Nawet wśród ortodoksyjnych członków politbiura mógł uchodzić za stróża bolszewickiej doktryny i surowości Robespiera na dworze Stalina. Mimo to miał nieomylne wyczucie tego, co możliwe w polityce. Jestem człowiekiem XIX wieku, mawiał. Urodzony w Kukarce, prowincjonalnej dziurze w pobliżu Permu, przemianowanego później na Mołotow. Wiaczesław Skriabin był synem kupca, zubożałego szlachcica, niespokrewnionego z kompozytorem o tym nazwisku. W swoim rodzinnym mieście grywał na skrzypcach dla kupców i, co niezwykłe wśród ludzi Stalina, miał pełne wykształcenie średnie, choć w wieku 16 lat został rewolucjonistą. Mołotow uważał się za dziennikarza. Po raz pierwszy zetknął się ze Stalinem, gdy obaj pracowali w redakcji Prawdy. Był człowiekiem okrutnym i mściwym. Domagał się kary śmierci dla wszystkich, którzy weszli mu w drogę, nawet dla kobiet. Surowym dla podwładnych, których nieustannie beształ, i tak zdyscyplinowanym, iż kiedy oznajmiał, że idzie do gabinetu uciąć sobie półgodzinną drzemkę, budził się po 30 minutach. W przeciwieństwie do wielu energicznych tytanów z politbiura, był
niepozornym wołem roboczym. Nasz Wiacze, kandydat na członka Politbiura od 1921 roku, został sekretarzem partii przed Stalinem, lecz Lenin krytykował go za najbardziej bezwstydny, tępy biurokratyzm. Kiedy zaatakował go Trocki, Mołotow ujawnił kompleks intelektualnej niższości, który dzielił ze Stalinem i Woroszyłowem. Nie wszyscy możemy być geniuszami, towarzyszu Trocki, odparł. Drażliwość tych byle jak kształconych bolszewików była ogromna. Będąc drugim sekretarzem po Stalinie, podziwiał Kobę, lecz nie płaszczył się przed nim. Często się z nim nie zgadzał, a nawet go krytykował. W piciu potrafił dotrzymać kroku każdemu, co pomiędzy alkoholikami było nie lada wyczynem. Wydawało się, że bawią go drwiny Stalina. Nawet gdy ten nazywał go Mołotosztajnem. Jedyną jego sympatyczną cechą było przywiązanie do żony Poliny Karpowskiej, znanej pod pseudonimem Żemczużyna, Perła. Nieszczególnie piękna, lecz odważna i inteligentna Polina dominowała nad Mołotowem. Wielbiła Stalina i stała się przywódcą z powodu własnych zasług. Tych dwoje oddanych bolszewików poznało się na zjeździe pracowników wydziałów kobiecych partii w 1921 roku. Mołotow uważał ją za piękną, mądrą, a przede wszystkim wielką bolszewiczkę. Polina łagodziła stres, napięcie i surową dyscyplinę, jaką Mołotow sobie narzucił. Nie był jednak robotem. Jego listy miłosne pokazują, że wielbił ją jak zakochany uczniak. Polinko, najdroższa, ukochana moja, nie ukrywam, że czasem ogarnia mnie niecierpliwość i pragnienie twojej bliskości i czułości. Całuję cię, moja ukochana, upragniona. Twój kochający Wiacze. Należę do ciebie ciałem i duszą, mój kwiatuszku. Czasem z listów przebijała dzika namiętność. Nie mogę się doczekać, żeby cię pocałować i całować cię wszędzie, najsłodsza, ukochana moja. Była jego miłością, sercem i szczęściem, rozkosznym kwiatuszkiem, Polinką. Rozpieszczona córka Mołotowa, Swietłana i inne dzieci członków Politbiura bawiły się na dziedzińcu. Nie chcieliśmy mieszkać na Kremlu. Rodzice powtarzali nam ciągle, żebyśmy nie hałasowali. Nie jesteście na ulicy, mówili. Jesteście na Kremlu. Tam było jak w więzieniu. Musieliśmy okazywać przepustki i wyrabiać przepustki dla naszych przyjaciół, żeby mogli nas odwiedzać, wspominała Natasza, córka Andrzejewa i Dory Chazan. Dzieci nieustannie wpadały na Stalina. Pewnego razu, kiedy miałam 10 lat i długie warkocze, bawiłam się z Rudolfem Mierzyńskim, synem szefa GPU. Nagle czyjeś silne ręce podniosły mnie, obróciły i zobaczyłam twarz Stalina z brązowymi oczami i bardzo napiętym, surowym wyrazem. — Kto ty jesteś? — spytał. Powiedziałam: Andrzejewa. No to bawcie się dalej.
później Stalin wielokrotnie z nią rozmawiał. Zwłaszcza, że do najbliższego kina na Kremlu szło się klatką schodową w pobliżu drzwi ich mieszkania. Kolacje u Stalina były często kontynuacją jego posiedzeń z zapracowanymi towarzyszami. Zupę stawiano na kredensie, goście sami się obsługiwali i zdarzało się, że pracowali do 3 nad ranem, wspominał adoptowany syn Stalina Artiom. Ciągle widywałem Mołotowa, Mikojana i Kaganowicza. Stalin i Nadia jadali też z innymi lokatorami Kremla. Obiady były proste, napisał Mikojan w pamiętnikach. 2 dania, kilka przystawek, czasem śledź, zupa na pierwsze danie, a potem było mięso albo ryba i owoce na deser. Wtedy jadaliśmy jak wszyscy inni. Była też butelka białego wina czy kieliszek wódki. Nikt nie siedział przy stole dłużej niż pół godziny. Pewnego wieczoru Stalin, który bardzo dbał o swój wizerunek polityczny, postanowił powtórzyć wyczyn fryzjerski Piotra Wielkiego. Pozbądź się tej brody, rozkazał Kaganowiczowi, a następnie zwrócił się do Nadii. Możesz mi dać jakieś nożyczki? Sam to zrobię. Tak wyglądały zabawy Stalina i Nadii przy obiedzie. Żony miały znaczne wpływy. Stalin słuchał Nadii. Kiedy poznała pękatego młodzieńca z wielkimi uszami, ślusarza z Zagłębia Donieckiego, Chruszczowa, w akademii, gdzie energicznie zwalczał opozycję, zarekomendowała go Stalinowi, który zadbał o jego karierę. Regularnie też przyjmował wraz z Nadią młodego działacza na obiadach. Stalin zawsze lubił Chruszczowa, częściowo z powodu rekomendacji Nadii. W taki właśnie sposób, wspominał Chruszczow, wygrałem los na loterii. Po prostu nie mógł uwierzyć, że Stalin, półbóg, którego czcił, śmieje się i żartuje z nim tak szczerze. Nadia nie obawiała się skarżyć Stalinowi na niesprawiedliwość. Kiedy pewien urzędnik, prawdopodobnie prawicowiec, został zwolniony z pracy, wstawiła się za nim i powiedziała Stalinowi, że takich metod nie powinno się stosować wobec funkcjonariuszy. To takie smutne. Wyglądał, jakby miał umrzeć. Wiem, że nie znosisz, kiedy się wtrącam, ale uważam, że powinieneś interweniować w tej sprawie, bo wszyscy uważają to za niesprawiedliwe. Stalin nieoczekiwanie zgodził się pomóc, a Nadia nie posiadała się z radości. Tak się cieszę, że mi ufasz. To wstyd nie naprawić błędu. Stalin nie tolerowałby podobnej interwencji u nikogo innego, ale najwyraźniej zrobił wyjątek dla swej młodej żony. Polina Mołotowa była tak ambitna, że kiedy uznała, iż jej zwierzchnik nie radzi sobie na stanowisku ludowego komisarza przemysłu lekkiego, spytała Stalina przy obiedzie, czy nie mógłby stworzyć radzieckiego przemysłu perfumeryjnego. Stalin wezwał Mikojana i powierzył mu koncern perfumeryjny Terze. Polina stała się carycą radzieckich perfum. Mikojan podziwiał ją jako zdolną, sprytną i energiczną, ale wyniosłą. Oprócz pretensjonalnych Mołotowów,
Palatyni wielbli proste życie w swoich pałacach na Kremlu, oddani rewolucyjnej misji z jej obowiązkową bolszewicką skromnością. Korupcja i zbytek jeszcze się nie rozpanoszyły. Żony politbiura ledwie mogły sobie pozwolić na kupno nowych ubrań dla dzieci, a udostępnione niedawno archiwa pokazują, że sam Stalin nie miał czasem pieniędzy. Nadia Stalina i Dora Chazan, pnąca się w górę żona Andriejewa, jeździły codziennie tramwajem do akademii. Nadia uchodziła zawsze za wzór skromności, ponieważ używała panieńskiego nazwiska. Dora robiła to samo. Taki był styl tamtych czasów. Sergo zakazał swojej córce jeździć do szkoły limuzyną. To zbyt burżuazyjne. Natomiast Mołotowowie byli już znani ze swego nieproletariackiego snobizmu. Natalia Rykowa słyszała, jak jej ojciec skarżył się, że Mołotowowie nigdy nie zapraszają swoich ochroniarzy, by jedli z nimi przy jednym stole. U Stalinów rządziła Nadia. Swietłana wspominała, że jej matka prowadziła dom za skromny budżet. Szczycili się swoją proletariacką surowością. Nadii regularnie brakowało pieniędzy na dom. Proszę, przyślij mi 50 rubli, ponieważ dostanę pieniądze dopiero 15 października, a nic już nie mam. Tatka, zapomniałem przysyłać pieniądze, odpowiedział Stalin. Ale przesyłam je teraz, 120 rubli, przez kolegę, który dzisiaj wyjeżdża. Całuję cię, Josif. Później sprawdził, czy je otrzymała. Odpisała. Dostałam list z pieniędzmi. Dzięki. Cieszę się, że wracasz. Napisz, kiedy przyjeżdżasz, żebym mogła po ciebie wyjść. 3 stycznia 1928 roku Stalin napisał do Hałatowa, dyrektora GIZ-u, Państwowego Domu Wydawniczego. Ogromnie potrzebuję pieniędzy. Przyślijcie mi 200 rubli. Stalin kultywował ten purytanizm zarówno z przekonania, jak i poczucia dobrego smaku. Kiedy zobaczył w mieszkaniu nowe meble, zareagował bardzo gwałtownie. Wygląda na to, że ktoś ze służby albo z GPU kupił trochę mebli. Wbrew mojej opinii, że stare meble są dobre, napisał. Znajdź i ukaż winnego. Proszę, żebyś usunęła meble i umieściła je w magazynie. Mikojanowie mieli dużo dzieci, 5 chłopców i kilkoro adoptowanych sierot. To też latem, kiedy przyjeżdżała na 3 miesiące liczna rodzina z Armenii, brakowało im pieniędzy, choć Mikojan był jednym z najpotężniejszych ludzi w Rosji. Ashken Mikojan pożyczała więc potajemnie pieniądze od żon innych członków politbiura, którzy nie mieli tak licznego potomstwa. Mikojan byłby wściekły, gdyby się o tym dowiedział, jak utrzymywali jego synowie. Kiedy Polina Mołotowa zobaczyła nędznie ubrane dzieci Mikojanów, udzieliła reprymendy ich matce, która odparła. Mam 5 chłopców i brak nam pieniędzy. Ale, oświadczyła Polina, jesteś żoną członka politbiura. Czarodziej. Ta
ta mała grupka bezwzględnych palatynów, w większości trzydziestokilkuletnich, była motorem szeroko zakrojonej i przerażającej rewolucji. Zamierzali wykorzenić kapitalizm i natychmiast zbudować socjalizm. Ich program przemysłowy, plan pięcioletni, zakładał, że Rosja stanie się potęgą gospodarczą, która już nigdy nie będzie upokarzana przez Zachód. Ich wojna z chłopstwem miała wyeliminować wrogów wewnętrznych, kułaków, i umożliwić powrót do wartości 1917 roku. To przecież Lenin rzucił hasło. Bezlitosny masowy terror wymierzony przeciwko kułakom. Śmierć kułakom. Tysiące młodych ludzi podzielały ten idealizm. Plan pięcioletni przewidywał wzrost produkcji o 110%, a Stalin, Kujbyszew i Sergo upierali się, że to możliwe, ponieważ możliwe było wszystko. Zwolnić tempo to znaczy pozostać w tyle, oświadczył Stalin w 1931 roku. Ci, którzy pozostają w tyle, są bici, a my nie chcemy być bici. Historia dawnej Rusi sprowadzała się do tego, że bito ją nieustannie za jej zacofanie. Bolszewicy mogli szturmować każdą fortecę. Wszelka wątpliwość była zdradą. Ceną postępu była śmierć. Otoczeni przez wrogów, tak jak podczas wojny domowej, czuli, że jedynie z najwyższym trudem udaje im się utrzymać władzę w kraju. Dlatego wprowadzili kult twardości, czyniąc z niej bolszewicką cnotę. Stalina chwalono za tę właśnie cechę. Owszem, bezlitośnie odrąbuje to, co zgniłe. Gdyby tego nie robił, nie byłby komunistycznym bojownikiem. Stalin napisał do Mołotowa, że trzeba kontrolować i sprawdzać, bijąc ludzi po pysku. Otwarcie zapowiedział urzędnikom, że połamie im kości. Bucharin sprzeciwiał się stalinowskiej rewolucji, ale on i Rykow nie mieli ani pozycji i charyzmy Stalina, ani bolszewickiego zamiłowania do bezwzględnych środków. W 1929 roku Trocki wyjechał na wygnanie z wyrazem wyniosłej pychy na twarzy, by stać się szyderczym krytykiem Stalina za granicą i uosobieniem zdrady i herezji. Bucharin został wykluczony z politbiura. Stalin był przywódcą oligarchów, ale od dyktatury dzieliła go jeszcze daleka droga. W listopadzie 1929 roku, kiedy Nadia uczyła się do egzaminów w Akademii Przemysłowej, Stalin wrócił wypoczęty z wakacji i natychmiast nasilił wojnę z chłopstwem, domagając się ofensywy przeciwko kułactwu. Należy przygotować się do działania i zadać kułactwu taki cios, po którym już się nie podniesie. Chłopi odmówili jednak obsiania pól, wypowiadając wojnę reżimowi. 21 grudnia 1929 roku, w kulminacyjnym punkcie tego kolosalnego i straszliwego przedsięwzięcia, młodzi Palatyni i ich żony, zmęczeni, lecz rozgorączkowani swoimi znaczącymi osiągnięciami w budowie nowych miast
i fabryk, upojeni brutalnymi ekspedycjami przeciwko opornemu chłopstwu, przybyli na daczę Stalina w Zubałowie, aby uczcić jego oficjalne 50. urodziny. I w tym momencie zaczyna się naprawdę nasza opowieść. Tego dnia każdy z Palatynów napisał artykuł do Prawdy, wysławiając go jako wodza, przywódcę, prawowitego następcę Lenina.